Szczewnica. Niewiele jest miejsc, które mogłyby dorównać tej okolicy różnorodnością form przyrody i rozmaitością krajobrazów. Jest Dunajec, duża górska rzeka w niezwykły sposób, przecinająca wapienne pieniny. W jej nurcie żyją wielkie głowacice, rzadkie ryby z rodziny łososiowatych. Są pola i łąki tak ukwiecone, że barwniejszych nie sposób znaleźć w całej Polsce. Są też wąwozy o strzelistych ścianach i krystaliczne górskie potoki. Tu nie można się nudzić. Unikatowy spływ Dunajcem. Unikatowy przełom Dunajca cały. Czy to można z niego skorzystać płynąc łodzią ślisacką, czy spacerując, czy jeżdżąc na rowerze z dołu, a z góry można wyjść na Trzy Korony, Sokolice, zobaczyć go z góry. I to są cztery różne wycieczki. Pozostałe wartości naturalne, czy atrakcje naturalne, unikatowe, to są wąwozy, obydwa wąwozy w Jaworkach. Wąwóz Homole i wąwóz Biała Woda. Też dla osób, które przyjeżdżają z Polski, które nie mają do czynienia z górami, które nie muszą iść na tak wysokie góry jak w Zakopanem, jest to wycieczka interesująca i wycieczka, którą można spokojnie z całą rodziną przebyć. Czyli jak gdyby Szczawnica tutaj turystycznie bardzo odpowiada do wypoczynku, rodzinnego wypoczynku turystycznego przede wszystkim. Niezwykła bioróżnorodność została doceniona w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Jej ostoje pokrywają 80% powierzchni gminy. Tereny chronione w ramach sieci obejmują nawet część centrum miasta. To właśnie specyfika Szczewnicy. Tutejsza architektura i stare parki są ważnym miejscem dla niezwykle rzadkich nietoperzy, podkowców małych. Unijne dyrektywy stanowią, że skrzydlaci mieszkańcy Szczewnicy mają swoje prawa. Jeżeli chodzi o wpływ nietoperzy, czy tych siedlisk wyznaczonych, zarejestrowanych obszarów Natura 2000 na rozwój Szczawnicy, one jak gdyby na pewnym etapie trzeba przewidzieć to, jak dana inwestycja wpłynie na ich rozwój, czyli zabezpieczenie ich egzystencji. Będziemy realizować w najbliższym czasie dwa projekty uzdrowiskowe i tutaj też musieliśmy te projekty oceniać pod kątem ich konsekwencji w stosunku do obszarów Natura 2000 i na nietoperze, które są. To jest projekt związany z Parkiem Dolnym, z rewitalizacją Parku Dolnego, gdzie te nietoperze występują, gdzie między innymi mają korytarz przelotowy. Tam pewne rzeczy zostały nam przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska narzucone, związane z oświetleniem tego parku w przyszłości, z podświetleniem, z zapewnieniem korytarza ekologicznego, zostawieniem pewnych drzew, które są jak gdyby drogowskazami na trasie tych nietoperzy w przelocie ich z Parku Dolnego nad Grajcarek. Miasteczek na pogórzu czy też w górach polskich jest całe mnóstwo. Co takiego specjalnego jest w Szczawnicy, że tak się spodobała nietoperzom, że aż trzeba tam było utworzyć na terenie części miasta ostoje Natura 2000? Myślę, że Szczawnica zawdzięcza to w dużej mierze staremu budownictwu, które pozostało z minionych czasów. Poza tym Szczawnica otoczona jest terenami o rozmaiconym krajobrazie. Zarówno są krzewy, łąki, wszystko to tworzy razem wspólną mozaikę, w której znajdują miejsce zarówno do rozrodu, jak i do bytowania organizmy stanowiące pokarm nietoperzy. Poza tym, jak chodzi o
miejsca do zimowania. Również tutaj pieniny stwarzają, są doskonałą bazą dla zimowych schronisk nietoperzy. Czyli są jaskinie po prostu. Są jaskinie, są szczeliny skalne, które nietoperze chętnie wykorzystują. Tak w skrócie można powiedzieć, że są schronienia, jest na co polować, czyli jest gdzie mieszkać, jest co jeść. Tak, tak, tak. Tak. Tutaj jest całe spektrum istotnych warunków, które spełnia właśnie okolica Szczawnicy. Czyli po prostu miasto nietoperzy, tak? Można tak to ująć. To skoro tych nietoperzy tam tyle jest w Szczawnicy, można je jakoś obserwować? Tak, zdarzają się obserwacje, czy wieczorne, czy nawet dzienne, w momencie, gdy nietoperze polują, czy zarówno nad Dunajcem, jak i nad drogami przebiegającymi w Szczawnicy, ale też i w Krościenku, w okolicy. Mhm. Czyli przed wieczorem gdzieś wybrać się w teren, gdzie są drzewa, ale jest też troszkę otwartej przestrzeni i patrzeć w niebo, tak? No niekoniecznie. One polują często tuż nad powierzchnią drogi i rzeki, więc warto również zwrócić uwagę na powierzchnię drogi. W każdym razie, jeżeli tam w okolicach zmroku coś niewielkiego będzie latać, to raczej będzie to nietoperz, a nie ptak. Tak? Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że to będzie nietoperz. To kościół w Jaworkach. Jedna z najlepiej zbadanych kolonii podkowców. Widać nie takie te nietoperze straszne, skoro zamieszkały u Pana Boga na strychu. Proszę księdza, dowiedzieliśmy się, że ma tutaj ksiądz zgoła niezwykłych parafian podobno, tak? No zgadzałoby się i nawet wiem, o co Panu chodzi. Chodzi o słynne nietoperze, o podkowca Pienińskiego. Nietoperz, który był skazany, znaczy nie skazany, tylko wydawało się, że już go nie ma w Europie. Okazało się, że są zakątki takie jak chociażby Jaworki, gdzie ten nietoperz całkiem dobrze się ma. Owszem, Towarzystwo Pro Natura z Wrocławia roztacza bardzo staranną opiekę nad tym gatunkiem, rzadkim podobno, ale kolonia nietoperza tutaj w Jaworkach liczy bodajże 187 sztuk. Tak co do jednej sztuki podajemy, ponieważ studenci co roku liczą. Jak to się, no można powiedzieć, nie wiem, jak to w odniesieniu do kościoła, mieszka, urzęduje razem z nietoperzami. Czy one w czymś przeszkadzają, czy? Na pewno nie ma kolizji. Na pewno nie ma kolizji, dlatego że no, różne ludzie mają wyobrażenia, więc dla ścisłości nietoperze, ten podkowiec pieniński, przebywają tutaj w czasie lata, nie zimy. Przychodzą tutaj na czas rozrodu i czas ich przybycia to jest około 15 kwietnia do połowy września, czyli 15 września. Wierni też nie mają nic przeciwko temu. Nie, nie. Jest, powiedzmy, utyskiwanie parafian, że ma tam jakąś trasę przelotu i na linii tej trasy przelotu nie można inwestycji prowadzić. Ale okazuje się, że przy dobrej woli, ale zaznaczam to, przy dobrej woli, nie tylko obu, ale wszystkich stron, jakie są zainteresowane, wszystko idzie się porozumieć. Te zwierzęta okazały się podobno bardzo pożyteczne też dla kościoła, bo podobno dzięki nim udało się odnowić dach, to prawda? Tak, pożyteczne nie tylko ze względu na to, że zabijają jakieś tam owady. Komary, tak? A, te nieszczęsne komary. Poprzez instytucje finansujące ochronę przyrody da się też w takim wypadku dofinansować remont dachu. Remont dachu, tak, czyli ochrona zabytku,
tak, dziedzictwa kulturowego, narodowego. Wiadomo, że chemia wszechobecna wkracza w życie człowieka, w środowisko i właśnie chodzi o tą chemię, że no nie można już jakiejś konserwacji, renowacji dachów przeprowadzać zwykłymi, najzwyklejszymi środkami chemicznymi, które są pod ręką, wręcz bardzo środkami wyszukanymi, równocześnie drogimi. No ale żeby administrator takiego obiektu się nie załamywał, więc pro natura szuka środków i ceduje je.